Cześć, dzisiaj Peugeot 407 z 2007 roku z Lubianym, bardzo wytrzymałym dieslem, 2 litry HDI. Diesel porównywalny wytrzymałościowo do legendarnego 1.9 TDI. Chyba zadebiutował w 2003 roku i produkowany praktycznie do dziś. Auto z dość niewielkim przebiegiem, 212 tysięcy, jak na 15-letnie auto. Jest to naprawdę niewiele. W fajnym lakierze. Lakier jest cały w oryginale, dlatego też auto jechało do wniotkarza, aby po prostu zachować tą powłokę lakierniczą. Jest to też bardzo fajna wersja SW, czyli mamy panoramiczny dach, czujnik zmierzchu, deszczu, czujniki parkowania, elektrycznie składane lusterka, co jeszcze, relingi w kolorze nadwozia, alufelgi. Jest to bardzo fajna wersja, przede wszystkim ze względu na ten panoramiczny dach dla dzieci, gdy jedziemy na jakiś urlop, mogą się tym zająć, przeglądaniem co to się dzieje na zewnątrz. A ogólnie co do auta, technicznie bez zarzutu, silnik pracuje bardzo ładnie, równo, ma też świetne wnętrze, które za chwilę Wam pokażę. Pełna skóra, utrzymana, można powiedzieć, że idealnie, jak na ten przebieg. Za chwilę Wam dogram jeszcze resztę, ale tak na szybko, żebyście widzieli. Fotele bez zużycia. Tutaj jeszcze, jak widzicie, szybki rzut okiem na licznik, nie ma żadnych błędów, nic się złego nie wyświetla. Na liczniku też pokazuje nam kontrolę ciśnienia w oponach, bo to w to auto też jest to wyposażone. A jeszcze Wam na chwilkę pokażę ten fotel pasażera, bo też jest w bardzo ładnym stanie. To wracamy do wnętrza, tak jak widzicie, fotel skórzany, bez żadnych przeciar, naprawdę w bardzo dobrym stanie. A jeszcze pokażę Wam tylnią kanapę, też naprawdę ładnie utrzymana, tam nigdzie nie widać żadnych zużyć. Też fajne to drewno, brązowe jednak z czarną skórą, wnętrze wygląda tak bardziej klasycznie. Panoramiczny dach, o którym wspominałem, z roletką, fajnie rozświetla to ciemne wnętrze. Kilka airbagów, tu mamy miejsce na czujniki. Tutaj Wam jeszcze pokażę licznik, bo jest tym większym wyświetlaczem na środku. Mamy też panel zmiany szyb i lusterek. Jest to składany, jest również tempomat, sterowanie radiem w kierownicy. I tutaj na środkowy panel, klimatyzacja dwustrefowa, nawigacja i tutaj ekran od obsługi klimatyzacji. Niestety nawigacja nic nie pokazuje na wyświetlaczu, działa, bo jakieś tutaj komunikaty się pojawiają, ale myślę, że przy tych czasach to jest zbędny rarytas, jak to mówią. No i tu mamy też miejsce na karty, są nawet też dodatkowe karty, więc może jak ktoś będzie chciał to odpalić, pojedzie do jakiegoś elektryka i to zrobi. Co jeszcze mogę Wam dodać? No tutaj spójrzcie na tą gałkę, mieszek, plastiki, świetny stan, naprawdę wnętrze w tym samochodzie idealnie utrzymane. Oczywiście wiadomo, jak na samochód, który ma te 15 lat, a nie rok. Jeżeli interesuje Was to auto, zapraszam Was na Mavkar Automoto lub też Mavkar Auta na Instagramie. Możecie zawsze też się odezwać tutaj przez YouTube'a lub e-maila. Polecam. Hej.